Dostaliśmy właśnie nowy trailer reszty sezonu serialu Loki i można tam znaleźć kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Czy potęga filmów Marvela umiera? Premiera The Marvels może być dla Disneya prawdziwą katastrofą. Mamy nowe informacje na temat filmu Thor 5 i również mamy pozytywne informacje związane z kolejnym wielkim filmem Star Wars. Nowy trailer dwóch ostatnich odcinków serialu Loki. Wielkimi krokami zbliżamy się nie tylko do premiery filmu The Marvels, o którym powiemy sobie trochę więcej za chwilę, ale również do dwóch ostatnich odcinków drugiego sezonu serialu Loki. Pomimo tego, jak odbierany jest obecnie produkt MCU, nie da się zaprzeczyć temu, że jakość, storytelling i ogólna otoczka Lokiego jest po prostu dobra. Zakończenie czwartego odcinka zszokowało widzów, pozostawiając o wiele więcej pytań niż mieliśmy w tym serialu dotychczas. Jak to wpłynie na Lokiego, jak to wpłynie na MCU i jak to wpłynie na budowę do wydarzenia Secret Wars. Więcej analizy i teorii przedstawiłem w tym filmie, więc do niego zapraszam serdecznie. Jednak Marvel postanowił dodać oliwy do ognia hype'u na dwa pozostałe odcinki i wydał mid-season trailer, gdzie dostaliśmy powtórkę niepokazanych nam jeszcze scen, jak i również garść zupełnie nowych. Patrząc na to wszystko, chyba można powiedzieć, że czeka nas niezła walka z czasem samego Lokiego, który będzie chyba próbował naprawić to, co zostało zepsute pod koniec czwartego odcinka. Widzimy m.in. Mobiusa, który jest sprzedawcą w sklepie ze skuterami wodnymi, czyli coś, co było po części jego marzeniem w pierwszym sezonie. Widzimy również kilka przebitek naszych bohaterów w dziwnych miejscach, jak i w sytuacjach, które już mieliśmy, lecz nie w ten sposób. W jednej scenie widzimy dwie wersje naszego Lokiego jednocześnie, rozpadające się TVA w kilku ujęciach, czy ponownie jak w pierwszym sezonie Loki w mundurze więźnia TVA. Wszystko wskazuje na to, że będzie on ciągany przez czas i jego zadaniem będzie odnalezienie sposobu naprawy Temporal Loomu. Tutaj widzimy Wiktora, który umiera nawet szybciej niż w czwartym odcinku, ponieważ nie zdążył wyjść za drzwi ochronne, jednak tutaj już widzimy, że doszedł on do samego urządzenia i ma zamiar je aktywować. Jednak oczywiście, najpiękniejszym ujęciem jest Loki, który bez stroju ochronnego idzie w stronę Temporal Loomu. Wiele osób ma ciekawe teorie, jakby Loki miał zostać na przykład nowym He Who Remains i tak dalej. Jeśli wam coś przychodzi ciekawego do głowy, to śmiało piszcie w komentarzach poniżej. W najbliższych dniach będzie wiele ciekawych materiałów, jak chociażby wszystko, co związane z Lokim, The Marvels, czy finałem sezonu serialu Gen V. Dlatego zapraszam serdecznie do subskrypcji, aby tych materiałów nie przegapić. Ten trailer pokazał, że przed nami dwa wypełnione akcją i niszczeniem czasu odcinki i pytanie, jak to wszystko się skończy? Jeszcze większym chaosem? Czy może jednak Lokiemu uda się to wszystko naprawić? Śmiało więc można powiedzieć, że przed nami naprawdę dwa ciekawe tygodnie MCU. Poważny problem kolejnego filmu MCU. Od naprawdę ekscytujących rzeczy w Marvel Cinematic Universe niestety musimy przejść do czegoś, co raczej żadnego fana nie powinno cieszyć. Przed nami wielce wyczekiwana, chociaż kto wie, premiera filmu The Marvels, czyli sequela produkcji Kapitan Marvel z 2019 roku. Zmiana nazwy, trzy główne bohaterki zamiast jednej sprawiły, że wiele osób z przymrużeniem oka podchodziło do tego filmu. I teraz wydaje się, że to może naprawdę mocno odbić się na tej produkcji. Dostaliśmy właśnie projekcję osiągnięć tego filmu w box office podczas premiery i jak wiele osób już uważa, może to być najgorsza premiera pod względem zarobków od czasu zakończenia się ery pandemicznej. Luis Fernando, znany ze swoich projekcji i analiz box office, uważa, że patrząc na zainteresowanie w sieci, styl promocji, reakcje na nowe materiały, The Marvels może zaliczyć naprawdę katastrofalną premierę. Według strony Box Office Pro, The Marvels może w weekend otwarcia zarobić od 50 do 75 milionów dolarów. Z drugiej strony, The Hollywood Reporter uważa, że ta liczba będzie kręciła się w okolicach 75-80 milionów, co nadal nie poprawia sytuacji. Dla przykładu, film Eternals z 2021 roku zarobił w weekend otwarcia 71 milionów i już to było uznawane za porażkę, jeśli chodzi o MCU. Również, aby pokazać znaczenie i wartość tych liczb, pierwszy film Kapitan Marvel w weekend otwarcia zarobił 150 milionów, choć znaczenie postaci i postawienie filmu pomiędzy Infinity War i Endgame na pewno miało znaczący efekt. Powstaje więc pytanie, czy filmy MCU przestały interesować ludzi tak bardzo, jak miało to kiedyś miejsce? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej skomplikowana niż może się wydawać, ponieważ mamy teraz wiele innych czynników, jak strajk aktorów, przez co główne aktorki w ogóle nie mogą reklamować filmu, czy materiały promocyjne, które zamiast skupiać się na prawdziwej akcji tego filmu kolejny raz próbują nam sprzedać, że ej, cały świat jest zagrożony i tak dalej. Nie trzeba już wspominać o kolejnych problemach z CGI i gigantycznymi, nie wiem, obietnicami MCU. Obecnie kino pomimo wszystkiego trzyma się naprawdę dobrze, patrząc na zarobki takich produkcji jak
Oppenheimer, Barbie czy Super Mario Bros. Z drugiej strony znane marki jak Marvel, seria Fast and Furious, Mission Impossible czy John Wick mają swoje problemy. Choć nadal wiele zarabiają, to nie tyle, ile oczekuje się od samej marki. Więc ponowne pytanie, czy filmy Marvel Cinematic Universe straciły swoją moc? Moim zdaniem, jest to tylko moje zdanie, tak, zrobiło się tego za dużo, a wielkie obietnice i niezbyt jakościowe dostarczenia, jak w przypadku Doktora Strange'a, Ant-Mana czy Thora, pokazują, że to wszystko to jest jedna wielka maszynka do robienia wielu produkcji zamiast tego, aby skupić się na jakości. Marvel podobno chce to zmienić w najbliższych latach, jednak szczerze, póki nie zobaczę, to sam w to nie uwierzę. The Marvels może być katastrofą finansową dla Marvela i może wtedy obudzą się i coś postanowią tam zmienić? Pomimo jednak wszystkiego, patrząc na ostatnie materiały promocyjne, jak na przykład ujawnienie pierwszego klipu, wygląda to po prostu fajnie i można pójść do kina i po prostu cieszyć się dobrym filmem. Jednak czy będzie to coś, co kiedyś powiedzmy definiowało Marvel, czyli wielka produkcja, wielkie znaczenie, super wygląd? Szczerze, sam nie wiem. A wy czekacie na premierę The Marvels w kinach, czy może jednak zapowiedź kolejnej wielkiej produkcji MCU aż tak was już nie interesuje? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Nowe informacje na temat filmu Thor 5. Krótko wspomnieliśmy dziś o filmie Thor Love and Thunder, gdzie to Marvel nie był do końca zadowolony z tego, jak film poradził sobie w box office. Z drugiej jednak strony wiele widzów nie było zadowolonych z tego, jak bardzo film ucierpiał z powodu słabego CGI, jak i ogólnie próbą bycia drugim Ragnarokiem, co mocno nie wyszło. Jednak pod koniec filmu dostaliśmy notkę, że Thor powróci i wydaje się, że Marvel długo czekać z zapowiedzią nie będzie. Znany i sprawdzony insider Daniel Richman poinformował na swoim Patreonie, że Marvel robi wstęp do rozpoczęcia prac nad filmem z udziałem Boga Piorunów, jednak tym razem ma zajść pewna zmiana. Według niego do roli reżysera nie powróci już Taika Waititi, który jest odpowiedzialny za wspaniały Ragnarok i dość średnie Love and Thunder. Marvel ma podobno rozglądać się za nowym reżyserem, jednak jako że prace nad filmem są w bardzo, bardzo wstępnym etapie, to nowego reżysera raczej szybko nie poznamy. Warto dodać, że nawet sam Chris Hemsworth powiedział, że wydaje się, że mieliśmy zbyt dużo dobrej zabawy i całość stała się po prostu zbyt silly. Dodał również, że znajomi jego syna krytykowali film, mówiąc, że było zbyt dużo humoru, akcja była dobra, jednak efekty specjalne nie były najlepsze. Zmiana w filmach Thora jest potrzebna, jednak nie wiem, czy potrzebna jest zmiana w samej postaci Thora. Ragnarok i Love and Thunder pokazali złożoność jego postaci i to dało Thorowi niezłego boosta popularności. Zobaczymy, jak Marvel do tego wszystkiego podejdzie, jednak jedno jest pewne, na film Thor 5 poczekamy jeszcze trochę czasu. A wy chcecie kolejnego filmu z Thorem w roli głównej, czy może jednak byłoby lepiej przejść do czegoś innego, może czegoś nowego? Nowe informacje na temat kolejnego filmu Star Wars. Na koniec przejdziemy do zupełnie innej kategorii, ponieważ wydaje się, że poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące powrotu filmów Star Wars na wielki ekran. Fani tej serii w ostatnim czasie mogą liczyć na dobre produkcje na Disney+, jednak ci, co czekają na powrót do kina, no niestety, tutaj sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Jakiś czas temu podczas Star Wars Celebration dostaliśmy informację, że aktorka Daisy Ridley powróci do roli Rey w nowym filmie Star Wars, skupiającym się na budowie nowego zakonu Jedi. Jednak od tego czasu nie dostaliśmy nic wielkiego o tej produkcji, aż do teraz. Warto tylko przypomnieć, że są to raporty, w żaden sposób nie potwierdzone przez Lucasfilm i trzeba do nich podchodzić z lekkim dystansem, ostrzegałem. Według najnowszych źródeł skrypt do tego filmu może być skończony lada dzień, koniec października czy początek listopada. Ma to dać czas Lucasfilm do sprawdzenia skryptu do końca roku i podjęcia decyzji, co dalej z tym wszystkim będą robić. Dodatkowo według obecnych informacji wiele osób uważa, że New Beginning może być pod tytułem nowego filmu, co kolejny raz wskazuje na próbę odbudowy zakonu i rozpoczęcia czegoś nowego. Jeśli chodzi o nagrania do tej produkcji, to jakiś czas temu mówiło się o kwietniu przyszłego roku, jednak teraz biorąc pod uwagę strajk aktorów i skrypt, który może być przyklepany dopiero pod koniec tego roku i na początku następnego, to raczej data nagrań zostanie pchnięta w czasie. Jeśli jednak chodzi o premierę tego filmu, to na dany moment Lucasfilm ma zaklepaną datę 22 maja 2026 roku, co ponownie może być pchnięte z powodu wspomnianych opóźnień. Drugi jednak problem tej premiery jest taki, że 1 maja tego samego roku do kin może trafić Avengers Kang Dynasty. No i jakoś tak ciężko sobie wyobrazić, aby dwie takie produkcje Disneya zderzyły się w kinach. Pomimo wszystkiego, cieszy jednak to, że Disney i Lucasfilm pracują nad nową trylogią i kto wie, może patrząc na sukces seriali na Disney+, do kin trafi całkiem dobry content.
a wy wybieracie się na film The Marvels do kin, czy może jednak poczekacie na wydanie cyfrowe przy Disney Plus. No i czy chcecie piątej odsłony solowych przygód Thora, czy może jednak zrobiło się tego po prostu za dużo, jeśli chodzi o niego? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te tematy. Jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawiania łapki w górę, jak i ogólnie subskrypcji na tym kanale. Jak zawsze, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.